Akademii u nas prowadzimy ciągle stały nabór, praktycznie od najmłodszych dzieci w wieku 4 lat, aż do tych starszych, aż do etapu trampkarza. Łącznie mamy 7 drużyn w Akademii, gdzie łącznie no, około 120 zawodników już na dzień dzisiejszy. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie pracuje się z dziećmi. Ja już pracowałem z seniorami, ale z dziećmi dostaję bardzo dużą przyjemność w pracy z dziećmi, bo chcą, bo zaangażowani są bardziej. Bardzo podoba mi się praca z dziećmi. A, bardzo dobrze. Głównie to ćwiczenia i pod koniec zawsze mecze. Że można no, grać z przyjaciółmi. No różne takie fajne rzeczy są. Strzelanie bramek. O godzinie 11 mecz rozgrywają nasi seniorzy z Krzanowicami. Postanowiliśmy wykorzystać tę sytuację i przyjęliśmy na siebie organizację meczów z Krzatów oraz Żaków pod okręgu. Na jednym boisku mecze rozgrywali sobie właśnie ci najmłodsi, natomiast na tym drugim nieco starsi. Przyjezdne drużyny były z Krzyżanowic oraz z Szczernicy. Także gdzieś tutaj nasze dwie drużyny z Unii Racibórz w tej kategorii młodszej, natomiast w tej kategorii starszej jedna drużyna. No i zrobiliśmy taki trójmecz w jednej kategorii oraz w drugiej. Licząc jakby w kategorii młodszej, to tutaj myślę, że około 40 dzieciaczków, w tej kategorii starszej około 30-40, więc łącznie 60-70 dzieci. Nie każdy turniej coś daje, coś uczy. Nie patrzymy na wyniki, patrzymy na grę i mnie wydaje się, że każdy turniej coś im daje i rozwijają się i bardzo, bardzo fajnie, pozytywnie oceniam. Osiągamy bardzo duży progres w ostatnim roku. Ja myślę, że sama metodologia szkolenia oparta tutaj na współpracy z klubem filialnym Raków Częstochowa. To partnerstwo przynosi wiele, wiele korzyści nie tylko dla nas, ale i myślę, że też sam Raków Częstochowa traktuje nas jako poważnego partnera tutaj we współpracy. Także no, efekty jakby już powoli są tego szkolenia. Trenerzy stale spotykają się co 2 tygodnie z trenerem głównym. Trenerzy następnie przekładają wszystkie te zawartości na boisko i efekty jakby już powolutku widać.